myślę, że nikt się temu nie dziwi, że walczyłyśmy na boisku, bo po to tu przyjechałyśmy. No, nie przerobiłyśmy tylu kilometrów, nie wylałyśmy tyle potu na boisku po to, żeby się tutaj położyć teraz i przegrać. No jak zwykle wiedziałyśmy, że będzie trudno i było bardzo trudno. Jest mi bardzo szkoda, że przegrałyśmy, bo w tym ostatnim secie przegrałyśmy do 23 i gdyby się to wygrało, nie wiadomo co by było w tiebreaku. Zresztą u siebie w Rzeszowie pokazałyśmy, że możemy z nimi walczyć, możemy z nimi wygrywać i mogłoby być po prostu różnie. Dlatego jest nam bardzo przykro z tego powodu. No ale no, nic z tym nie zrobimy, musimy myśleć na przyszłość, co tam można poprawić. Mamy jeszcze sporo do osiągnięcia w tym sezonie, także znowu dużo pracy przed nami i tyle. Będziemy pracować i do zobaczenia już u siebie w Polsce. Zadowolony, nie można tak powiedzieć, ale tak, w trzecim i czwartym secie graliśmy naprawdę bardzo dobrze. Byliśmy w stanie wygrywać jeden set, ten trzeci i rywalizować. Byliśmy tak blisko, no niestety ta końcówka, że no, byli trochę lepsi. Ale naprawdę grali według mnie jeszcze lepiej. Były zmiany, kierunki i tak dalej, ale to ogólnie. Od drugiego seta walczyliśmy, byliśmy gotowi, to pokazaliśmy charakter i no. Przegrywać jak dzisiaj 3-1 to nie wstyd. Myślę, że cała drużyna uczyła się dużo dzisiaj i tydzień temu u nas z Vakifem. Myślę, że dzięki tego to będziemy jeszcze mocniejsi. Przed wszystkim, że robiliśmy dużo błędów i w ogóle nie byliśmy głową na boisku. Potem już przed trzeci set zaczęliśmy robić to, co robimy zawsze, to znaczy grać w siatkówkę na nasz sposób i udało się wygrać. Gdzieś tam nacisnęliśmy im za gripką, potem gdzieś tam obrona blok funkcjonowała. No a czwarty set też, myślę, że fajnie graliśmy, tylko na końcu no, przegraliśmy z 2 punkty no, na pewno robi smutek, ale trzeba być dumni z siebie, że graliśmy dobrze z jednym Vakifem, który jest najlepszy na światu. Ten pierwszy mecz na pewno u nas w domu, który wygraliśmy, na pewno trzeba nam dać dużo motywacji i satysfakcji, że możemy grać dobrze, jeśli jesteśmy motywowani na swoim levelu. Nie? A dzisiaj wiedzieliśmy, że będzie ciężko, bo gorąco tutaj było na hali, a one też na pewno musiały zrobić coś więcej niż w Rzeszowu, no i to zrobiło, na pewno fakt robiła różnicę, potem Gabi, także gdzieś tam ich nie zatrzymaliśmy, jak było ważne, ale jestem dumna i zadowolona i szczęśliwa, że jestem część tego zespołu i że mieliśmy tu okazję grać i naprawdę dobrze gra jest jednym od najlepszych, także na pewno dużo lekcji dla nas, pozytywnych rzeczy, na pewno dużo musimy odebrać i do przodu, już poniedziałek, chemik, już następny weekend, dla nas najważniejsze rzeczy, także tylko by było zdrowe i tylko do przodu.